Cześć! Dzisiaj mam dla Was test i recenzję takiego pełnego zestawu do nagrywania, do podcastowania, do streamowania od firmy Elgato. Składa się on z kilku części, które pokrótce mówię, pokażę. Później sprawdzimy, jak to działa, jak brzmi mój głos nagrywany tym innym niż dotychczas mikrofonem, które miałem yy, okazję i przyjemność testować na moim kanale. Także zapraszam Was serdecznie na nieserwisowy, ale dzisiaj taki troszeczkę testowy odcinek. Do programu jest tutaj mikrofon Wave DX. Jest to mikrofon dynamiczny, a nie pojemnościowy, jak do tej pory wam pokazywałem na moim kanale, nawet te droższe, które gościły były to mikrofony pojemnościowe. Mikrofon dynamiczny różni się tym od mikrofonu pojemnościowego, że w sposób praktycznie naturalny i bezstratny zbiera nasz głos, tak naprawdę. Jego wadą jest to, że trzeba być blisko tego mikrofonu. Przytkać go prawie do naszych ust, ale mikrofony dynamiczne są przeważnie wykorzystywane we wszystkich rozgłośniach radiowych na świecie, bo ich jakość jest zdecydowanie lepsza niż mikrofonów pojemnościowych, które może są bardziej szczegółowe, ale zdecydowanie bardziej szumią, zbierają szumy otoczenia, trzeba stosować filtry, wtyczki i tak To jest mikrofon analogowy, on w środku nie ma żadnej elektroniki. Wszystkim steruje przystawka Interface Wave. XLR, który właśnie odpowiada za jakość dźwięku, jego obróbkę, próbkowanie do 96 kHz i przekaz, raczej zapis do urządzenia rejestrującego, bądź też do streamującego. Jest też, poprosiłem o przesłanie takiego ramienia. Jest to ramię takie wysokie, montowane do biurka. Jest to ramię. Niskie, maksymalnie 16 cm nad powierzchnią blatu, po to, żeby można go było wyprowadzić pod monitorami, monitorem, jeżeli macie jeden, a nie gdzieś tam montować z boku. I ten mikrofon może być centralnie przed naszymi ustami, a to ważne właśnie w przypadku mikrofonów dynamicznych. To nie jest od razu mówię zestaw, en zestaw entry level dla każdego streamera, bo ten zestaw dynamiczny kosztuje trochę pieniążków, ale na pocieszenie powiem o cenach oczywiście na końcu, że. Ten zestaw i tak jest jednym z najtańszych zestawów dynamicznych na rynku, jakie możecie zakupić. Dosyć lekki jak na mikrofon, 440 g, wykonany z bardzo dobrej jakości metalu, dobrze spasowany. Co prawda, ta siateczka tutaj jest dosyć delikatna, bo przy montażu i testach tego mikrofonu uderzyłem o rant biurka i powstało w na siatce z mojej winy, więc na to trzeba uważać. A do mikrofonu mówimy z tej strony, od góry, nie z boku, nie z dołu tylko od góry, musimy przytknąć go praktycznie, no może nie całkiem do naszych ust i wtedy będzie prawidłowo, pełnitonalnie zbierał nasz głos. Nie ma żadnych przełączników, przycisków, ma tylko wejście na kabel XLR, który albo mamy, albo musimy sobie kupić. Firma Elgato też dysponuje takim kabelkiem specjalnym, 3-metrowym, grubym, w materiałowym oplocie, którym łączymy mikrofon dynamiczny, z interfejsem, który tak naprawdę z tyłu ma wejście właśnie XLR, ma wejście na odsłuch nasze sławki mini jacka, z kabelek USB, wyjście USB do podłączenia naszego komputera, też 3 metrowym kabelkiem. Od góry taki dotykowy przycisk mute. Wykonany jest z tworzywa. Przedni panel jest wymienialny, możemy sobie jakieś tam wzory kupować dodatkowe, customizować to według własnego uznania. Od spodu guma, żeby nie ślizgał się po naszym biurku, nawet po tym padzie. Materiałowym też ciężko go przesunąć. No i potencjometr, który tak naprawdę służy nam, jest wielofunkcyjny: służy do wyboru poprzez wciśnięcie do wyboru albo wzmocnienia mikrofonu, albo głośności słuchawek odsłuchu albo też może służyć zamiksowanie dwóch kanałów. Można też wybrać sobie, czy ma. Zasilać fantomowo, czy to jest to 8V nasz mikrofon, czy też nie? Ten mikrofon nie wymaga dodatkowego zasilania, więc tak, wbrew pozorom nie wymaga, więc tylko i wyłącznie odbiera sygnał analogowo, przesyła go do naszego interfejsu, który później przesyła do komputera i możemy streamować, nagrywać za pomocą OBS-a, wszystkich popularnych programów streamujących, jak też pobrać sobie ze strony Elgato specjalny program do miksowania kanałów, co jest fajną rzeczą, też Wam go pokażę za chwileczkę. No i to ramię, ramię tak jak Wam powiedziałem jest dosyć niskie, ała, montujemy do blatu, rozsuwamy tą część, możemy podnieść moi drodzy górną o 90 stopni, jakbyśmy chcieli, całość jedno i drugie Składowa ramienia obraca się nam o 360 stopni, jak kołowrotek możemy sobie tym kręcić. 3,8, 5,8, 1,4 na końcu dodawane wszystkie najpopularniejsze przejściówki do gwintów, do mocowania. Tutaj mamy 3,4, standardowy gwint przy mikrofonie. No i tak naprawdę tyle. Nie porysuje nam blatu, bo ma takie gumowe wykładzinki z jednej i drugiej strony, tutaj mocowanie uchwyt, więc nie będzie rys na blacie. W pudełkach, tak naprawdę, oprócz tego co tutaj widzicie, nie dostaniemy nic więcej. Oczywiście są instrukcje obsługi, informacje o gwarancji, ale tak naprawdę nic więcej nie ma. I tak naprawdę. Ten system audio nie potrzebuje żadnego dodatkowego softu. Możemy sobie pobrać ten Wave Linka ze strony Elgato i za jego pomocą mieszać sobie kanały z gry, muzyki, nasz wokal, plus coś tam jeszcze chcemy dołożyć, ale tak naprawdę podpinając to do systemu, system to automatycznie wykrywa i możemy sobie w OBS-ie od razu ustawić, na przykład w OBS-ie ustawić od razu wejście właśnie na Elgato Mic, a odsłuch na Elgato Headphones, czyli podpięte sławki do naszego interfejsu. Charakterystyka kardioidalna, bo dynamiczny to już wiecie, czyli nie do wywiadów, bo tak naprawdę zbiera dźwięk tylko z jednej strony od góry, jak Wam pokazywałem. Częstotliwość od 50 do 1500 Hz, czułość minus 52 dB przy 2,5 mV i oporność 600 Ohm. Interfejs. Częstotliwość od 20 do 20 kHz, zakres dynamiczny 100 dB, stosunek sygnału do szumu minus 130 dB, zakres wzmocnienia od 0 do plus 75 dB. Wyjście sławki maksymalna moc 77 mW przy 160 Ohmach. 24-bitowy sampling 48 i 96 kHz. No i na szalamie długość całkowita po rozłożeniu 740 mm, wysokość od blatu 7 cm, a całkowita wysokość w najniższym miejscu, a w najwyższym 16 cm. Udźwig 2 kg. To jest mikrofon Wellgato Wave DX, mikrofonu dynamicznego, analogowego w szczebrzeszynie chrząszcz, brzmi w Czcinie I szczebrzeszyn z tego słynie, w ogóle pyta Panie chrząszczu, po co Pan tak brzęczy w gąszczu? Jak to po co? To jest praca, każda praca się opłaca. I szum otoczenia, a po szumach otoczenia jeszcze sprawdzimy wzmocnienie naszego miksera. Praktycznie ten mikrofon nie zbiera, ponieważ jest to mikrofon analogowy, a do tego dynamiczny, więc zbiera tylko i wyłącznie dźwięk, w którym w momencie, w którym wykryje, że się pojawia. I teraz, tak, wzmocnienie. Tak naprawdę teraz yy, mój mikser operuje na połowie skali, a podbijemy sobie na maksa. Będę powoli podbijał Przeciw, przez przypadek systemu yy, yy, mute, aż mi się wszystkie może być głośno, ale dlatego teraz możemy się oddalić. Tak naprawdę od tego mikrofonu. Siedzę około pół metra od mikrofonu i mówię normalnie, a on, jak widzicie, nawet przepala skalę. Zmniejszymy sobie troszeczkę, żeby nie wbijał na czerwone pole. I teraz powinno być ok. Nadal pół metra od mikrofonu i cały czas do Was mówię. Nie bez powodu pokazuję Wam interfejs WaveLink yy, przeznaczony do sterowania wszelkimi urządzeniami od firmy Elgato, audio i wideo, jak też OBS-a, ponieważ. To Jest połączone bezpośrednio. Samego WaveLinka nie będziemy streamować, bo jest to interfejs soft przeznaczony tylko i wyłącznie do miksowania różnych kanałów. Możemy sobie dodać mm, kanały dodatkowe, jakie chcemy sobie zmiksować, czyli na przykład muzykę, podkład w tle, bądź też cokolwiek innego, wyjście zewnętrzne, jakieś efekty specjalne, cokolwiek innego. Możemy sobie tutaj pododawać nawet do ośmiu czy więcej kanałów i to wszystko sobie miksować, zarówno na wyjście nasz odsłuch, czyli w moim przypadku akurat Sławki i wyjście na Steama, czyli wyjście do programu OBS, w którym, jak tutaj widzicie, też mamy znacznik dźwięku mikrofonu, nagrywania mikrofonu i wiemy, jaki sygnał dociera do OBS-a. To jest bardzo fajny kombajn, bo za pomocą jednego softu możemy sobie ustawiać poziom na przykład wejścia gry na 40% naszego głosu, też możemy. Obniża się też w programie. Możemy sobie dodać kolejny kanał, cokolwiek byśmy tutaj chcieli, cokolwiek byśmy tutaj nie, nie zrobili, plus efekty specjalne można też sobie tutaj pododawać, więc każdy streamer, każdy podcaster na pewno doceni funkcjonalność tego softu. Ja zresztą wam go już kiedyś pokazywałem, moi drodzy. W momencie, jak testowałem wcześniej sprzęt Elgato, pokazywałem dokładnie, jak to działa. I też używam tego Wave Linka podczas moich sobotnich streamów. Bardzo fajne narzędzie, naprawdę proste w obsłudze, a bardzo wygodne i bezproblemowe w użytkowaniu, tak naprawdę. ramieniem same operuje się bardzo komfortowo, w różnych pozycjach możemy sobie go przekręcać. Jeżeli nie ma miejsca pod monitorem, to możemy przekręcić z boku biurka i wtedy sobie przekierować, odwrócić mikrofon tak, żeby go mieć przed ustami, bo dynamiczny mikrofon musi być przed nas, tymi, naszymi ustami. Jak słyszycie w teście, mogą się oczywiście odsunąć od tego mikrofonu, Jakieś pół metra. Natomiast no, dynamiczne mikrofony mają być blisko naszych ust. Nie jest wymagany pop-filtr e, e, interfejs i sam mikrofon sobie z, z tym bez problemu radzi. Moi drodzy, podsumowując, dawno nie miałem tak czysto i naturalnie zbierającego mój głos mikrofonu. To jest właśnie duży plus mikrofonów dynamicznych minus to, że muszą być blisko ust i drugi to, że kosztują trochę, ale o tym za chwilę. O jakości wykonania samego zewnętrznego nie mogę powiedzieć złego słowa. Wszystko jest spasowane bardzo dobrze, wykonane z bardzo dobrych materiałów nawet te schowki tutaj na kabel to bardzo fajny pomysł, żeby ukryć nasze kabelki, nie plątały się gdzieś po biurku dodam, że kabelek nawet jak gdzieś tam będzie szorował czy będziemy go dotykać w trakcie nagrywania to nie przenosi tego na mikrofon a później na nagranie. Interfejs nie szumi, nawet przy maksymalnym 75 dB wzmocnieniu tego mikrofonu, co słyszeliście w teście. Mam nadzieję, że Wam uszu nie urwało. Zachowuje się jak najbardziej poprawnie. Nie ma żadnych szumów. Więc tak naprawdę to jest taki wyższy level dla osób, które chcą przejść z mikrofonów pojemnościowych. Potrzebują lepszej jakości, może nakrywają jakieś tam krótkie swoje utwory, nawet muzyczne, bo to jest mikrofon również do wokalu. Eee, bardzo fajny mikrofon do perkusji, bardzo ładnie zbiera na przykład perkusję. No i oczywiście oczywiście dla streamerów, podcasterów i tak dalej. Wyższa jakość dźwięku niż jakiegokolwiek mikrofonu pojemnościowego. Dynamiki, tak jak Wam mówię, są dobre, ale też są drogie. Ceny, moi drodzy, no tanio nie jest. Cały ten zestawik z ramieniem, z kabelkiem XLR, interfejsem i samym mikrofonem kosztuje około 2000 zł. Linki pod filmem w opisie do sklepu Morele.net. Czy warto dla tych, którzy świadomie szukają, moi drodzy... Wyższej jakości nagrań swojego głosu niż do tej pory mieli to na mikrofonach pojemnościowych, to zdecydowanie tak. Tani zestaw nie jest, więc nie dla każdego, dla osób, które świadomie poszukują czegoś lepszego niż mikrofony pojemnościowe i jakość, którą one oferują, a nagrywają dużo własnego głosu, na przykład robią jakiś podkład czy nagrania na YouTube, e, robią. Narracje do swoich filmów zdecydowanie będą z niego zadowolone. Ale tak jak powiedziałem, zestaw jest drogi, więc dla okazjonalnego gracza czy okazjonalnego streamera, lepiej wybrać na przykład coś bardziej uniwersalnego, jak jakiś mikrofon pojemnościowy od firmy. Elgato. Ode mnie dla całego tego zestawu lecie moje wyróżnienie za super jakość, bo naprawdę jest dobre jakość i wykonanie i dobrej jakości nagrania. Nic nie szumi, nie strzela, nie trzeszczy. Możecie się cieszyć swoją barwą głosu, naturalną barwą głosu na swoich nagraniach. Nie przekłamaną, bez żadnych filtrów, nie trzeba nic dodawać, absolutnie. Dajcie mi znać w komentarzach, kto z Was używa mikrofonów dynamicznych, bo większość zapewne używa pojemnościowych, tak jak ja. Na przykład przy nagraniach na live używam pojemnościowego, pojemnościowego tak dobrze mówię, mikrofonu. I oczywiście on, takie filtry mam poustawiane do odczumiania całego tutaj otoczenia, natomiast ten nic by pewnie nie potrzebował. Ode mnie to tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam Was w wideoblog. Tech. Cześć!